Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Uczniowie Jezusa zapomnieli zabrać chleby i tylko jeden chleb mieli z sobą w łodzi. Wtedy im przykazał: uważajcie, strzeżcie się kwasu faryzeuszów i kwasu Heroda. A oni zaczęli rozprawiać między sobą o tym, że nie mają chlebów. Jezus zauważył to i rzekł do nich: czemu rozprawiacie o tym, że nie macie chlebów? Jeszcze nie pojmujecie i nie rozumiecie? Tak otępiałe są wasze umysły? Mając oczy, nie widzicie, mając uszy, nie słyszycie. Nie pamiętacie, ile zebraliście koszów pełnych ułomków, kiedy połamałem 5 chlebów dla 5000? Odpowiedzieli mu: 12. A kiedy połamałem 7 chlebów dla 4000, ile zebraliście koszów pełnych ułomków? Odpowiedzieli: 7. I rzekł im: jeszcze nie rozumiecie? Oto słowo Pańskie. Jakże ważne są te słowa, które wypowiada Jezus, jak bardzo mogą dotyczyć nas tutaj obecnych, którym tak łatwo przychodzi przyzwyczaić się do obecności Jezusa Chrystusa i koncentrować się może na tym, co fizyczne, co widzimy, a zapominać o mocy Bożej, która nieustannie chce działać na nas, na nasze dusze, na nasze serca, na nasze ciała. I może jesteśmy trochę jak ci apostołowie, którzy niby mają oczy, mają uszy, ale równocześnie nie potrafią dostrzec i usłyszeć tego, co mówi do nich Bóg, w jaki sposób działa. W różnych miejscach szukamy mocy Jezusa Chrystusa, albo i w ogóle już ją pomijamy, bo tak się do niej przyzwyczailiśmy, a może już w nią nie wierzymy. Szukamy pomocy w różnych naszych problemach, także tych zdrowotnych, w takich miejscach, gdzie mocy Chrystusa nie ma w ogóle. I bardziej jej dowierzamy niż samemu Bogu. Jak wielkie to jest nieszczęście. I to usiłuje wytłumaczyć Jezus Chrystus swoim uczniom. Wielu chorych, ale nie tylko, uczestniczy w spotkaniach z modlitwami o uzdrowienie. I niektórzy spośród nich pytają, czy robimy dobrze, czy robimy źle. Bo tutaj słyszą, zdania są podzielone. I to też jest jakaś forma poszukiwania mocy Jezusa Chrystusa. Idziemy na takie spotkania licząc, że Chrystus może działać przez ludzi, ale oczywiście bardzo łatwo może dojść do przeoczenia tego, co najważniejsze. Bardzo łatwo można popaść w pewne błędy, których nie ostrzegli się nawet apostołowie. I dlatego warto sobie te sprawy uporządkować. Oczywiście pierwsza odpowiedź jest taka, że jak najbardziej mamy prawo uczestniczyć w różnego rodzaju spotkaniach z modlitwami o uzdrowienie i tych, które są organizowane w kościołach, choćby jak teraz w czasie tej Eucharystii, i także tych, które są organizowane w innych miejscach przez inne osoby. Nigdy nie jest źle modlić się o zdrowie, czy dla siebie, czy dla kogoś. Wiemy, jak bardzo Chrystus kocha chorych, jak bardzo identyfikuje się z ich cierpieniem. Całe jego życie, czytanie uważne w Ewangelii pokazuje nam, że nigdy nie przechodził obojętnie obok ludzkiego cierpienia. Wielu uzdrawiał, pomagał im uporać się z chorobami, na które wówczas nie było żadnych lekarstw. A więc jeżeli Chrystus uzdrawiał wtedy, to tak samo On, żywy i obecny w kościołach, chce działać dzisiaj wśród nas. Znajdziemy też te fragmenty w Piśmie Świętym, w których dowiadujemy się, że tej mocy uzdrawiania przekazuje swoim uczniom, apostołom i innym osobom, które otrzymują takie charyzmaty. A z kolei w liście świętego Jakuba w 5 rozdziale czytamy wprost: choruje ktoś wśród was, niech sprowadzi kapłanów kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana,
a modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśli by popełnił grzechy, będą mu odpuszczone. A więc taka zachęta apostolska, tak jak najbardziej osoba chora ma prawo szukać pomocy w Kościele. To, na co warto zwrócić uwagę w tym fragmencie, to instrukcja: niech chory ktoś wśród was, niech sprowadzi kapłanów Kościoła, aby modlili się nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A więc widzimy, że tutaj jest właśnie bardzo konkretnie pokazane, iż w osobach kapłanów, czyli w sakramencie kapłaństwa, jest obecna łaska Jezusa Chrystusa. To jest bardzo ważne, ponieważ dzisiaj, jak powiedziałem, wielu ludzi chciałoby posługiwać właśnie w taki sposób, przez modlitwę o uzdrowienie. Dlatego jeżeli ktoś mnie pyta, czy może wziąć udział w jakimś spotkaniu z modlitwą o uzdrowienie, to ja odpowiadam, albo właściwie pytam, czy będzie tam obecny kapłan? Czy będą tam obecni kapłani? Jeśli tak, to możesz iść. Bądź spokojny. Ale jeżeli kapłana nie będzie, to miałbym już wątpliwości, czy tam na pewno wszystko będzie odbywało się we właściwy sposób. Oczywiście modlić się nad tobą nie musi zawsze kapłan, ale dobrze, żeby przy takiej modlitwie był. Może modlić się nad tobą także osoba świecka. Mogą modlić się obydwoje. Ale byłbym ostrożny, jeżeli na takich spotkaniach nie byłoby kapłana. Są tacy, którzy mówią, że jeżeli modli się osoba świecka, to źle, że to jest zarezerwowane tylko dla kapłanów. Oczywiście tak nie można myśleć. Jak już powiedziałem, Bóg daje charyzmat, także modlitwę, uzdrowienie także osobom świeckim. I one w takich sytuacjach, jeżeli to jest rozeznane przez Kościół i takie działanie odbywa się pod posłuszeństwem, mogą się modlić o zdrowie dla osoby chorej. Ja tylko osobiście zawsze przestrzegam, polecam, żeby taka osoba świecka nigdy nie nakładała rąk na głowę osoby chorej, czy tej, która prosi o uzdrowienie, ponieważ jest to gest zarezerwowany tylko dla kapłanów. To czegoś takiego po prostu robić nie wolno. Ale tak jak powiedziałem, jeżeli jest przy takiej modlitwie obecny kapłan, to nawet osoba świecka może modlić się za osobę chorą, pod warunkiem, że ma ten charyzmat, że jest to rozeznane przez Kościół i że ta osoba jest posłuszna Kościołowi katolickiemu. Ale tak jak powiedziałem, mogą pojawić się pewne błędy i na nie trzeba zwrócić uwagę. Przede wszystkim, jaki ja widzę błąd? Błąd jest taki, że często ludzie biegają po różnego rodzaju mszach czy spotkaniach z modlitwą o uzdrowienie, a zapominają o mocy Jezusa Chrystusa uzdrawiającego w Kościele w czasie sakramentów, przez sakramenty, czyli kiedy odprawiana jest Eucharystia, to przecież w czasie tej mszy świętej, każdej, w której uczestniczymy, działa Chrystus, który nas uzdrawia. Pamiętam pewną kobietę, która bardzo ciężko zachorowała na raka i pomimo tej choroby miała takie wewnętrzne przeczucie, że ona musi szukać uzdrowienia przede wszystkim w Eucharystii. Codziennie chodziła na mszę świętą, pomimo różnego rodzaju problemów zdrowotnych, boleści, chemii związanych z tym dolegliwości, starała się przychodzić codziennie na Eucharystię, a to był bardzo trudny czas, czas pandemii. Wielu ludzi w ogóle wtedy nie chodziło na mszę, bo bali się, że się zarażą. Ona mówiła: ja czuję, że Pan Jezus chce mnie tu zdrowić. I chodziła na mszę i wyobraźcie sobie, naprawdę Pan Jezus wyprowadził ją z tej choroby. Dzisiaj jest zupełnie zdrowa. Kiedy wszyscy się dziwili, nawet lekarze mówili, że oni tam dają jej miesiąc, dwa, najwyżej trzy miesiące życia. A ona wróciła do zdrowia. I kiedy wielu dziwiło się, że ona tak ciężko chora chodzi do kościoła, kiedy inni chorują, to właśnie pokazała piękne świadectwo, że właśnie przychodzimy do świątyni, do tego, który nas uzdrawia. Tak samo to uzdrowienie jest w sakramencie pokuty, spowiedzi. I co ciekawe, oczywiście tutaj przede wszystkim mówimy o tym uzdrowieniu naszej duszy, ale czasami też z uzdrowieniem naszej duszy może przyjść uzdrowienie ciała. I takie przypadki też znam.
że ktoś na przykład uświadomił sobie jakiś swój własny problem, grzech, z którego się albo nie spowiadał, albo nie wiedział, że to może mieć takie poważne konsekwencje, wyznał go na spowiedzi. Bardzo często chodziło tu o grzech nieprzebaczenia, noszenia jakichś żalów, złości. Kiedy doszło do tego pojednania z tym człowiekiem i wyznanie tego na spowiedzi, to potem bardzo szybko te osoby wracały do zdrowia. A były to osoby, które były chore nieraz przez długie lata. A więc w tym sakramencie pokuty przyszło uzdrowienie nie tylko duszy, ale także i ciała. Mamy też przecież sakrament chorych, namaszczenia chorych. I tutaj też dzieją się różne cuda. Przecież modlimy się o to, przede wszystkim o to, żeby ta osoba wróciła do zdrowia, nawet jeżeli jest umierająca. Pamiętam, w jednej z moich parafii była taka sytuacja, trochę nawet dla mnie śmieszna, bo wezwano mnie do pewnej starszej, już leciwej osoby umierającej i tak mi to przedstawione, że no proszę księdza, tylko niech się ksiądz pospieszy, bo ona może umrzeć, zanim ksiądz dojedzie. Spytałem, czy będzie w stanie przyjąć chociaż komunię świętą, czy cokolwiek. Nie, ona już jest nieprzytomna, tam już się kończy. No to dobrze, to szybko do samochodu przyjeżdżam, no ale żyła. Zjechała się najbliższa rodzina, było ich tam chyba z 15 czy 20. Wszyscy siedzieli w salonie, przy stole, rozmawiali ze sobą. Ja zachęciłem ich, że jak chcą, to mogą przyjść do tego pokoju, gdzie jest ta chora, że będzie sakrament namaszczenia chorych, że się pomodlimy. No i przyszła jedna zaledwie osoba i też tylko na chwilę, potem wróciła do tych gości. I tak sobie pomyślałem, no tak, tutaj już babcinka umiera, a oni już zacierają ręce, bo majątek będzie niedługo ich. No ale tak sobie myślę, no Panie Jezu, przecież ja tutaj modlę się formułami o zdrowie, więc jeżeli jest Twoją wolą, to przywróć jej to zdrowie. Więc się pomodliłem i po 2 tygodniach widzę tę babcię w kościele, która przyszła uśmiechnięta, jeszcze sobie pożyła długo, a ci, którzy przyjechali po majątek, się rozczarowali. Więc czasami tak też bywa. Ale też była taka sytuacja, że była pewna pani, która miała syna ciężko chorego po operacji ręki, miał ranę po operacji, która w ogóle się nie goiła i nawet mi ten chłopak pokazywał tą rękę, bo dość długo był ministrantem, dość długo cierpiał z tego powodu i mówił, że no będą kolejne operacje, bo ta rana się nie goi. I pokazał mi tą ranę, naprawdę dosłownie żywe mięso, bardzo taki nieprzyjemny widok. I w pewnym momencie, chyba kolejnego dnia, przyszła mama tego ministranta do pewnego kapłana, którego bardzo dobrze znam. On się w ogóle nie uważa za jakiegoś charyzmatyka, no po prostu ksiądz, który dobrze spełnia swoje obowiązki. I prosi go, no co mam zrobić? No tutaj taka poważna sytuacja, ja cierpię, syn cierpi. Ksiądz tak chwilę pomyślał i powiedział, no mamy sakramenty w kościele, sakrament chorych, pomodlę się nad nim, namaścimy go. Normalnie wypowiedział to wszystko, co jest w tych formułach, namaścił go olejem, odesłał ich do domu. I następnego dnia ta kobieta z tym synem wpada do zakrystii, rozpromieniona. Księże, stał się cud, jaki cud? No proszę zobaczyć. I ściąga te bandaże, a tam zdrowa ręka, tak jakby nic nigdy wcześniej nie było. Oczywiście ślad, że tam była jakaś rana, ale normalna skóra, zdrowa, następnego dnia. I ona mi to też pokazała na moje oczy. Mówi, księże, jakby ksiądz tego nie widział, jakbym ja tego nie widziała, nie uwierzyłbym. Zwykły sakrament chorych, żadnych charyzmatycznych spotkań, nie wiadomo czego, wyjazdów za granicę. Normalna parafia. Zwykły kapłan i sakrament, i moc Jezusa Chrystusa. W to trzeba wierzyć. Często o tym zapominamy. Jeździmy gdzieś z pielgrzymkami po całym świecie. Ja nie mówię, że to jest złe, bo po to są te miejsca, sanktuaria. Ale jeżeli zapominamy o tym, co mamy na miejscu, to wtedy niestety jest wielkie zło. I jest na pewno nieuporządkowaniem. Kiedy jeździmy właśnie na takie spotkania, stadiony, hale, spotkania z jakimiś pseudo-charyzmatykami odbywające się w świetle Jupiterów, przy orkiestrach, zespołach i tam szukamy uzdrowienia, a zapominamy o tym, co dzieje się w ciszy świątyni. To na pewno nie o to chodzi. Tak jak powiedziałem, Pan Jezus może uzdrowić przez każdy z sakramentów. I kiedy uzdrawia Chrystus, to są to uzdrowienia trwałe i dotyczą duszy i ciała.
Nasz błąd może polegać na tym, że my będziemy skupiali się na chorobie ciała, a zapomnimy prosić Jezusa, by uzdrowił najpierw naszą duszę i że to ona potrzebuje uzdrowienia. A więc pamiętajmy o tym, że ten rodzaj uzdrowienia, który dotyczy naszej duszy, może odbyć się tylko przez sakramenty. Tego nie zrobi żaden świecki charyzmatek, bo nie ma takiej władzy. Jest to władza kapłańska, tylko kapłan może odpuszczać grzech. I dlatego jeżeli ja miałbym wybierać, do kogo iść i prosić o modlitwę, o uzdrowienie, zawsze poszedłbym do kapłana, bez dwóch zdań. Nie chcę tu umniejszać tego, co robią nieraz świeccy charyzmatycy, jeżeli otrzymali od Pana Jezusa taki charyzmat, ale ja osobiście wybrałbym kapłana ze względu na jego sakrament. I także to, że on jednak ma tą władzę od samego Jezusa Chrystusa, władzę sakramentalną. Myślę też, że trzeba zważać na to, jaki jest porządek tego, o co prosimy w Kościele. Kiedyś, pamiętam, była taka msza święta, tak jak dziś, modlitwa, msza święta z modlitwą o uzdrowienie i modliliśmy się przez całą mszę świętą. Było też wtedy i namaszczenie chorych i błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Msza się skończyła, wychodzę z zakrystii, podchodzi do mnie pewien mężczyzna i mówi: proszę księdza, niech ksiądz położy na mnie ręce i się pomodli o zdrowie dla mnie. Ja mówię: ale pan był teraz w Kościele na tej mszy? No byłem, byłem. To czego pan jeszcze żąda? Przecież tam się dokonało wszystko. Tam działał sam Jezus Chrystus. No to niech pan zrozumie, że coś jest nie tak. No to co pan nie rozumie, co się dokonało teraz właśnie w Kościele? Oczywiście też położyłem na niego te ręce, pomodliłem się chwilę, ale no zrozummy, co się dzieje w świątyniach. No nie bądźmy takimi niedowiarkami. Tu w Kościele nic się nie liczy, a dopiero jak ksiądz wyjdzie i położy ręce, to będzie działało. Bo jeździ na jakieś spotkania z takimi właśnie charyzmatykami, oni tak robią i jemu się wydaje, że wtedy dopiero to zadziała. No nie tak. To tak nie działa. Są też takie sytuacje, że ktoś ma siłę, żeby jechać na jakieś dalekie spotkanie z takimi charyzmatykami, wziąć w nich udział, one trwają wiele godzin, ale nie ma siły, żeby pójść do swojej parafii na mszę świętą czy na rekolekcję, bo mu za daleko, bo mu za ciężko i tak dalej. No to też pokazuje, że ta nasza wiara nie wygląda tak, jak wyglądać powinna. Inne pytanie, które warto sobie zadać, jeżeli szukamy tego zdrowia i Bożej mocy dla nas cierpiących, chorych, to trzeba sobie zadać pytanie, czego ja tak naprawdę szukam? Czy szukam siebie i swojego pragnienia powrotu do zdrowia? Czy szukam Chrystusa i pełnienia Jego woli? Czy idąc na mszę świętą, czy modlitwę uzdrowienia, jestem w stanie przyjąć także to, że ta choroba może trwać dalej i że może się rozwijać, postępować? Ja mam tego najlepszy przykład w osobach moich rodziców, świętej pamięci mamy i taty, którzy obydwoje, ale bardziej mama, chorowali przez długie lata na postępujące choroby i chociaż byli bardzo religijni, bardzo pobożni, wiele się modlili i oni, i ich bliscy, i my, ich dzieci, to jednak nie widzieliśmy, żeby Pan Jezus cokolwiek robił, żeby wracali do zdrowia. Ich choroby postępowały i poumierali. Ale był w tym Boży plan dla nich i dla naszej rodziny, który później wydał wspaniałe owoce. Choćby nawet w tym, że moich dwóch braci i ja jesteśmy kapłanami, czyli nawet w tych trzech powołaniach kapłańskich i też w tym, że dwóch pozostałych braci są w szczęśliwych związkach małżeńskich, że może to był właśnie owoc ich cierpienia. Więc nie dyktujmy Bogu, co ma zrobić, jak ma postąpić, bo On wie najlepiej, z czego będą lepsze owoce. Więc przyjmujmy tą Bożą wolę. Nie obrażajmy się na Pana Boga, jeżeli nas po tej modlitwie nie wysłucha, jeżeli ten Jego plan dla nas jest inny, niż nam się wydaje. My, kiedy przychodzimy na takie spotkania, modlitwę, to przede wszystkim módlmy się o mocną wiarę dla nas samych, o zdolność przyjęcia woli Bożej, która może być inna niż nasza wola. Błąd jest także wtedy, kiedy uważam, że jeśli Bóg mi nie przywraca zdrowia, to znaczy, że się na mnie obraził. Albo, że ja jestem gorszy, że mnie Bóg nie kocha. Albo, że na przykład moje grzechy są tak wielkie, tak ciężkie, że Bóg nie chce mi udzielić mojej łaski, swojej łaski.
Pamiętam też, pewna kobieta mówiła, że Pan Bóg nie wysłuchuje jej modlitw o zdrowie, ponieważ jej mąż i dzieci ciężko grzeszą. No nie, tak nie jest. I jak powiedziałem, trzeba mieć tutaj silną wiarę i taki prawidłowy obraz Boga, że On nie jest kimś, kto się na nas obraża, wybiera sobie, ten jest lepszy, to go uzdrowię, ten jest gorszy, jego nie uzdrowię. Tak nie jest. Kolejna rzecz, o której trzeba powiedzieć, ona jest bardzo ważna. To nie może być tak, że szukamy zdrowia u Boga i jednocześnie u diabła, u szatana. Kiedy człowiek szuka zdrowia u szatana? No właśnie wtedy, kiedy szuka jakiejś nadprzyrodzonej mocy, korzysta z usług różnych uzdrowicieli, szamanów, nosi jakieś wstążeczki, kamyczki, talizmany, amulety, wisiorki, wierzy, że one na niego działają, że przywrócą mu zdrowie. Chodzi po jakichś bioenergoterapeutach i innych pseudozdrowicielach. Pamiętajmy, szatan może tworzyć pozory powrotu do zdrowia. Nawet może człowiekowi przywrócić zdrowie, ale oczywiście chce czegoś w zamian. Twojej duszy. I ten rachunek wystawi. Upomnij się. Są tacy, którzy mówią, że cel uświęca środki. Nie. Nigdy tak nie jest. Pod żadnym pozorem nie można szukać pomocy u szatana. To jest trudne, bo nieraz trudno rozpoznać, jaką mocą posługuje taki uzdrowiciel. Bywa, że ich gabinety są obwieszone jakimiś świętymi obrazkami, że taka osoba deklaruje, że jest osobą wierzącą, że jest katolikiem, ale robi coś, co zabrania Kościół. A to jest bardzo wyraźnie napisane w katechizmie Kościoła katolickiego i cytuję tutaj: wszystkie praktyki magii lub czarów, przez które dąży się do pozyskania tajemnych sił, by posługiwać się nimi i osiągnąć nadnaturalną władzę nad bliźnim, nawet w celu zapewnienia mu zdrowia, są w poważnej sprzeczności z cnotą religijności. Uciekanie się do tak zwanych tradycyjnych praktyk medycznych nie usprawiedliwia ani wzywania złych mocy, ani wykorzystywania łatwowierności drugiego człowieka. Czarno na białym napisane. I tutaj częsty błąd, jaki popełniają rodzice względem swoich dzieci. Ich miłość może ich popchnąć do szukania pomocy, nawet tam, gdzie Kościół tego zabrania. Ale to się kończy fatalnie, źle. Pamiętam pewną rodzinę w jednej z moich poprzednich parafii. Szukali pomocy u różnych lekarzach. Przychodzili do kościoła. Chodziło o ich kilkuletnie dziecko, które zachorowało. W końcu poszli tam do jakiegoś pseudouzdrowiciela, pseudoszamana. I on kazał z tym dzieckiem przychodzić. Tam jakieś cuda nad tym dzieckiem wyprawiał. I ono rzeczywiście zaczęło stwarzać takie wrażenie, że wraca do zdrowia, że jest lepiej. I ci rodzice się cieszyli i mówili, no, że ten człowiek uzdrowił nam dziecko, że już tak bardzo nie choruje. Tylko że to dziecko kilka lat później odwróciło się od kościoła, od wiary i robi teraz takie piekło w domu swoim rodzicom, wszystkim bliskim, że właśnie widać, jaka moc tam w nim teraz była. Kto tam wpuścił w duszę tego dziecka, jakie siły, jakiego ducha. Jak powiedziałem, diabeł zawsze się upomni o to, co jego. Tak samo bardzo, i trzeba na to uważać, bardzo wielu pseudocharyzmatyków uczyniło sobie z tego uzdrawiania bardzo dochodowy biznes. To już jest opisane w Piśmie Świętym, kiedy apostołowie uzdrawiali, znalazł się taki człowiek, który im się przyglądał i widział, o, jacy oni są popularni, a nawet mogą być z tego pieniądze. I mówił, dajcie mi tę władzę, ja też chcę uzdrawiać. Nawet powiedział do nich, ja wam za to zapłacę. Oni go potraktowali bardzo surowo, kazali mu odejść. A dzisiaj niestety tak jest, pod przykrywką Kościoła. Chcą robić wielkie biznesy. I im nie chodzi o Chrystusa, im chodzi o kasę. Trzeba pytać, jaka jest intencja tych ludzi, jaka jest ich miłość do Chrystusa. Każdy z nich powie, przecież ja kocham Chrystusa, działam w Jego imię. Ale odpowiedź na to jest taka. Taka jest nasza miłość do Chrystusa, jaka jest nasza miłość do Jego Kościoła, do kapłanów, do Maryi. Tutaj wyjdzie ta prawda. A więc jaki jest stosunek tej osoby do Maryi? Po tym dużo można rozpoznać. Czy serca tych ludzi są czyste? Pamiętam jedną parafię, gdzie przyjechał taki świecki pseudocharyzmatyk, dawał
świadectwo, jak to został uzdrowiony i tak dalej. Później modlił się nad ludźmi o uzdrowienie, a potem, kiedy poszedł na plebanie, na kolację, przez cały wieczór obgadywał lokalnego biskupa. No to taka miłość jego do kościoła. Więc na takie sprawy trzeba uważać. Modląc się o uzdrowienie dla kogoś, trzeba mieć serce czyste. Trzeba być bez reszty oddanym Chrystusowi. Trzeba być gotowym na każdą ofiarę. Trzeba umieć poświęcić wiele czasu i sił na tę posługę, czynić to bezinteresownie. Przez taką modlitwę trzeba się przygotować, przed taką modlitwą trzeba się przygotować jak najlepiej. Przez wcześniejszą spowiedź świętą. Pamiętam pewien kapłan na jednym ze spotkań takich charyzmatycznych. Przyszedł do mnie i mówi, czy możesz mnie wyspowiadać? Ja mówię, no dobrze, oczywiście nie ma problemu. I on powiedział, tylko wiesz, bo nie zdziw się, no ja byłem też wczoraj u spowiedzi, ale po prostu no, wiem, że modląc się o to zdrowie dla ludzi, ja muszę mieć serce zupełnie czyste, że to jest bardzo ważne. I to było dla mnie coś niezwykle ważnego. Był dzień wcześniej u spowiedzi i następnego dnia, wiedząc, że ma się modlić o uzdrowienie nad ludźmi, przyszedł i poprosił o spowiedź świętą. Znowu ktoś by powiedział, no z czym przychodzi? No ale jednak miał w sobie taką wrażliwość i bardzo dobrze. Serce musi być zupełnie czyste. Trzeba także pojednać się z tymi, z którymi jestem skłócony, ponieważ tutaj jest wpuszczenie szatana w swoje serce i on tak długo będzie obecny, dopóki trwa ten konflikt. Pamiętam też taką pewną grupę charyzmatyczną, gdzie modlili się między innymi o zdrowie dla ludzi i byli też w tej posłudze, można powiedzieć, bardzo gorliwi. Bez wątpienia poświęcali na to wiele czasu, ale była to grupa bardzo skonfliktowana. Oni tam między sobą nie mogli się dogadać. Jakie były owoce ich modlitwy? Łatwo do przewidzenia. Tam cudów nie było. Tam uzdrowienia nie było. Bo członkowie tej grupy byli między sobą skłóceni, nie chcieli się pojednać. A więc musi być ta zgoda. Łaski, szczególnie zdrowie, może wymodlić osoba, która naprawdę chce iść za Chrystusem. Wierzy w Jego moc. Ufa miłości Jezusa do chorych. Ale też to nie tylko taka musi być osoba, która modli się o zdrowie, ale ta, która prosi o modlitwę o zdrowie, która chce być uzdrowiona. Ona również musi mieć serce czyste. Musi zadbać o to, żeby tam nie było niczego. Ktoś przychodzi czasami do mnie, prosi o modlitwę o zdrowie i ja zawsze pytam, a kiedy była ostatnia spowiedź? Kilka lat temu. No to najpierw trzeba byłoby się wyspowiadać, ale ja nie mam z czego. Po kilku latach. No to pokazuje, jaki tam jest problem. A więc czyste serce, silna wiara i gorliwa modlitwa tej osoby. I czasem też tak jest, że przychodzi ktoś, i mówię do niej, że proszę odmawiać codziennie różaniec. Różaniec taki długi. Się okazuje, że później taka osoba w ogóle się nie modli. Chce, żeby inni się nad nią modlili, ale sama ma z tym problemy. Żeby posiedzieć przy różańcu czy przy adoracji Najświętszego Sakramentu. To nie tak działa. Taka osoba, która prosi o zdrowie, musi być bardzo gorliwa w modlitwie. Czasem te osoby modlą się o wiele za mało. A nade wszystko osoby, które pragną uzdrowienia fizycznego, muszą najpierw dążyć do uzdrowienia własnej duszy, prosić o to dla siebie Pana Boga. I na koniec jedna, myślę, dość ważna informacja wiążąca się z pytaniem. Proszę księdza, bo ja dostałem taką łaskę uzdrowienia, kiedy się modlił nade mną pewien kapłan, naprawdę bardzo poważna choroba, ja otrzymałem zdrowie, ale wie ksiądz co? To potem wróciła ta choroba. Co się stało nie tak? Dlaczego tak jest? Odpowiedź na to jest tak. Za mało wdzięczności. Bóg przywraca nam zdrowie jako dar i wzywa nas przez ten dar, aby wzrosła nasza wiara, wzrosła nasza miłość do Boga, żeby wzrosła nasza gorliwość religijna. I czasem tak się dzieje, że niestety nie widać owoców tego powrotu do zdrowia, nie widać tego, że doświadczyłeś cudu, spotkania z Chrystusem, że za szybko Nim zapomniałeś, wróciłeś na swoje stare drogi życia, jakby Boga nie było. Zaniedbujemy ten cud, Bóg schodzi na dalszy plan i choroba wraca. I być może przez ten znak Pan Bóg mówi, człowieku, tu nie o twoje zdrowie chodzi,
to nie o Twoje zdrowie tu chodzi. Tu chodzi o to, żebyś był przy mnie, żebyś mnie kochał, żeby Twoja dusza była zbawiona. O to módlmy się przede wszystkim w czasie tej Eucharystii dla nas tutaj obecnych. Amen.